Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj taki dość luźny, szybki odcinek z KAS, słuchajcie. Na ekranie moja simka, moja dość kultowa simka, rzekłabym, legendarna, Cornelia Evans w modach alfa, jak teraz ją widzicie. Za chwilę będę ją przerabiać na mody Maxi Smash. Jest to moja simka, którą robiłam z okazji 1000 subskrypcji na moim starym kanale Korcia i robiłam ją na swój wzór, powiedzmy, nie? Robiłam siebie w The Sims 4 po prostu. No a ostatnio tak wróciłam myślami do niej i pomyślałam sobie, że może ją przerobię, w sensie zrobię z niej taką simkę maxi smaczową, dam jej właśnie takie ładniejsze rzęsy, oczka, włosy. A tutaj początku nie nagrałam, jak widzicie, już ma włosy wybrane i wszystko, ale no po prostu no wtedy jeszcze na początku nie wpadłam na pomysł, żeby to nagrać. Potem przyszło mi do głowy, że może nagram. Bo wiem, że wiele z was też kojarzy Cornelię. Wiem, że tu jest troszeczkę osób, które oglądały luźną rozgrywkę na moim starym kanale, także dajcie znać w komentarzach, kto pamięta Cornelię i kto właśnie oglądał jej losy. Jest 100 odcinków na starym kanale, 100 odcinków właśnie z tej rozgrywki z Cornelią. Co prawda nie jest to jedno pokolenie, wiadomo, chyba było 4 pokolenia w tym. W tej rozgrywce coś takiego, ale w każdym bądź razie zajęło nam to 100 odcinków i była to bardzo taka, jest to dla mnie w sumie do tej pory bardzo taka sentymentalna seria. No i właśnie Cornelia jest moją ulubioną chyba simką do tej pory. Także słuchajcie, tutaj się wzięłam za nią, troszeczkę ją ogarnęłam, przerobiłam, bo nie ukrywam, że mam w planach małe rzeczy co do niej, bo tak szkoda mi jej, ona tak siedzi w tej bibliotece, w galerii mojej, tak schowana, zapisana, a może czas by ją było, wiecie, reaktywować, czy coś w tym stylu. No nie wiem, zobaczymy. Jak wiecie, ja się przygotowuję do nowej serii z The Sims 4, będzie nowa seria z The Sims 4 i będzie zrobiona tak, że mam nadzieję, że wam się spodoba. No i oczywiście nie będzie to takie typowe wyzwanie, bardziej luźna rozgrywka, ale też będę chciała sobie postawić jakieś cele, albo jakiś taki, wiecie, motyw przewodni w tej serii, żeby się po prostu coś działo, żeby mieć jakiś w tym po prostu cel. No ale dobra, słuchajcie, Discord. Discord zadał mi parę pytań. Jeżeli chodzi właśnie o Discorda, to słuchajcie, Discord ożył, wróciły pogaduszki i w ogóle, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam was na Discorda mojego i Kasi oczywiście, także wpadajcie, ja zostawię wam link w opisie. A teraz odpowiem na parę pytań właśnie z Discorda, chociaż troszeczkę tutaj miałam spamu, to wszystko przez Marię jak coś, ale mam parę pytań, więc zaczynamy, słuchajcie. Pierwsze pytania są od Agi, są dość ciekawe, a mianowicie: jakie rozgrywki lubisz najbardziej? Wielopokoleniowe czy krótkie? Jeden sim czy duża rodzina? Wyzwanie czy luźna rozgrywka? Sim tworzony przez ciebie czy z galerii? No i tu jest takie dość takie pytanie złożone, słuchajcie. I dość ciekawe. Jakie rozgrywki lubię najbardziej? Wielopokoleniowe czy krótkie? Jeden sim? Ja zdecydowanie wolę wielopokoleniowe rozgrywki. Lubię właśnie, jak wiecie, ci nasi simowie mają dziadków, babcie, ciocie, wujki, wiecie, tam jakiegoś kota babci, kota dziadka, wiecie, o co chodzi. Po prostu lubię takie rodzinne, może nawet bardziej bym rzekła, rozgrywki. No i jeden sim okej, na początek okej, lubię też jednego sima tak sobie dopieścić, w sensie, że rozwinąć mu dużo umiejętności i tak dalej, ale z czasem też już po prostu chcę, żeby ten sim miał jakąś rodzinę właśnie, także zdecydowanie jakieś tam śluby i tak dalej, ale czy duża rodzina? Raczej tak 2-3, tak do 2-3 simów, jeżeli chodzi o dzieci, to tak 2-3 to max. Raczej więcej nie robię dzieci w simsach, jakkolwiek to brzmi, chyba że jakieś wyzwanie i po prostu potrzebne jest takie wymaganie, żeby tych dzieci mieć więcej, ale no takie duże rodziny są dość problematyczne, więc raczej chyba większość z nas woli takie spokojne rodzinki, ale no nie ukrywam, że czasami lubię podjąć to wyzwanie i mieć większą rodzinkę, ale tak ogólnie to mniejszą. Boże, jak ja to powiedziałam, nie wiem, czy zrozumieliście, o co mi chodzi. No ale nieważne. Wyzwanie czy luźna rozgrywka? Tutaj właśnie lubię luźne rozgrywki, jak mnie niby nic nie ogranicza, ale z drugiej strony wolę mieć cel albo jakiś motyw przewodni mojej rozgrywki, typu, nie wiem,
że moja simka, tak jak mam właśnie teraz moją prywatną rozgrywkę, że moja simka jest taką a la Barbie, że jest wszystko różowe, że ona jest blondynką, wiecie, ma taki swój styl i jest aktorką i dąży do tego, żeby osiągnęła szczyt tej kariery, ponieważ jakoś to specjalnie nigdy się sama nie przyglądałam tej karierze tak jakoś bardziej, więc postanowiłam, że sobie ją zrobię, no ale żeby właśnie nie było nudno, to tak sobie przyjęłam taki styl całej tej rozgrywki właśnie a la Barbie, więc lubię po prostu mieć jakieś, wiecie, określone rzeczy, które sobie po prostu wymyślę przed rozpoczęciem gry. O, tak może. No i właśnie to może zaliczyć trochę do wyzwania, czy ja wiem, może troszkę. Także no, lubię to i to, ale właśnie tak jak w luźnej rozgrywce, to lubię mieć jakieś takie, wiecie, ustanowione zasady. O, może tak. Dobra. Sim tworzony przez ciebie czy z galerii? Ja, wiecie, ja za tworzeniem simów nie za bardzo przepadam, bo nie umiem, ale raczej posiłkuję się simami z galerii albo z jakiegoś TSR czy coś, ale jak widzicie właśnie na załączonym obrazku, Cornelia jest simką, którą ja stworzyłam już dawno, dość dawno, pewnie ze 3 lata temu, jak nie lepiej, więc no jednak chyba wolę się posiłkować jakimiś simami z galerii albo gdzieś tam z TSR-u czy coś. Czy planujesz nagrywać jeszcze takie małe wyzwania z innymi youtuberami, na przykład Ugly to Beauty? To też jest od Agi pytanie. No i właśnie tak. No, dawno nie było. Z tego, co kojarzę na tym kanale, na tym moim nowym kanale, pojawiło się tylko jedno Ugly to Beauty do tej pory. I było to Ugly to Beauty z Kasią, więc może teraz czas i pora nagrać jakieś inne Ugly to Beauty właśnie z kimś innym, a może znowu z Kasią, nie wiem, czy będzie chciała ze mną nagrać, więc piszcie jej, że ma ze mną nagrać Ugly to Beauty. Może Marii, może z kimś jeszcze, ale to już nie zdradzę z kim więcej. Myślę, że tak, no, czemu nie? Dobra, kolejne pytania to są pytania... O, jeszcze od Agi mam takie pytanko. Skąd czerpiesz pomysły do fabularnej części swoich filmów? No i fabularna część moich filmów jest oczywiście w Nocoubery. I tutaj staram się planować na dłuższą metę, ale przeważnie to wychodzi tak, że ja z odcinka na odcinek planuję nowe rzeczy, ponieważ to jest taki trochę efekt domina, że wiecie, coś się wydarzy i potem sobie myślę, o fajnie, jeszcze będzie jak się zrobi to i to, to też i tak, wiecie, to tak raczej z odcinka na odcinek i tak po prostu z głowy, oglądam dużo seriali też, to wiecie może dlatego i czy wolę odcinki czy live'y, jeżeli chodzi o komfort, to chyba wolę odcinki, bo sobie wiecie, na spokojnie wszystko usiądę, nagram, ale jeżeli chodzi o kontakt z wami, to zdecydowanie live'y, bo lubię właśnie z wami tak sobie porozmawiać na żywo, wiecie o co chodzi, bezpośredni taki kontakt. No, więc no tak. Dobra, i mam też od Marii parę pytań. Słuchajcie, i tak, pierwsze pytanie najlepsze od Marii to, czy lubię chleb? Wolę chleb niż bułki, tak na to odpowiem. No. Jaki jest mój ulubiony kolor? No to wiadomo, chyba widać na kanale, jest to fioletowy, taki bardziej pastelowy fiolet. Jaką kawę lubię, to Marii chyba zapytała, bo pracuję w kawiarni. Ja osobiście lubię chyba każdą kawę, ale ostatnio zakupiłam ekspres i piję latte macchiato, uwielbiam. Także no, tak to. Jakieś jedzonko, jakieś ulubione moje jedzonko, jeszcze też pytanie od Marii. Jakoś nie mam konkretnej potrawy, chyba lubię makarony po prostu tak po prostu obszernie. Makarony wszystkiego rodzaju chyba, oprócz z krewetkami to nie lubię. Nie lubię owoców morza w ogóle. I w jakim kraju chciałabym mieszkać? A to też już mówiłam kilka razy chyba nawet, że w USA chciałabym spróbować zamieszkać, pomieszkać, sprawdzić jak to jest. Jaki celebryta mi się podoba oprócz Malumy? No to nie ma takiego więcej. No, my z Marii jesteśmy super fanki, tak. Mój ulubiony sklep to chyba nie posiadam takowego. I co lubię najbardziej w nagrywaniu na YouTube? Chyba po prostu odbiór. To, że mam widzów i to, że jesteście i że mnie wspieracie i że oglądacie i że razem ze mną przeżywacie te serie i te wydarzenia właśnie simów poszczególnych. Także no,
Także tak. No i dobra, słuchajcie, i będę powoli kończyć, bo już i nasza Kornelia prawie gotowa jest. Jeszcze raz zapraszam was na Discorda, jeżeli macie ochotę. I dajcie mi koniecznie znać, czy lubicie czasem takie właśnie pogadankowe, luźne odcinki po prostu z kas czy coś. Ja tak, nie wiem, w sumie tak nagrałam pod wpływem chwili i pomyślałam, że w sumie po co ma się marnować nagranie. Niech będzie, może będziecie chcieli sobie pooglądać. Także no, tak się prezentuje nasza Kornelia. Napiszcie mi właśnie, czy bardziej podoba wam się w modach Alfa czy w modach Maxi Smash. A teraz się z wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!